Witamy wszystkich bardzo serdecznie z Gamescomu. Odcinek specjalny GNM+, odcinek numerowany 259, ale tym razem nie będzie o najświeższych wiadomościach z ostatniego tygodnia, a o tym, co widzieliśmy na samym Gamescomie. Oczywiście standardowo ze mną jest Mateusz Danowicz. Przed mikrofonem Mateusz Widut. I nagrywamy to ostatniego dnia, więc mamy chyba trochę zmęczone głosy. Troszeczkę tak. My, jeszcze jeden dzień Gamescomu będzie, ale to jest... No tak, ale my już wracamy. Dzień. Tak, dokładnie. To może zaczniemy od tego po prostu, w co ostatnio graliśmy grałeś. No bo tylko o tym będzie w sumie, prawda? Tak. Więc ja sobie tutaj otwieram rozpiskę, żeby pamiętać mniej więcej. Ale nie będziemy o wszystkim opowiadać, bo gier jest na tyle dużo, że chyba czasu by nam nie starczyło, więc no tak. Połowa gier została przez nas opowiedziana na audycji ostatniej, więc tam zachęcamy do wejścia na naszą stronę, zakładka audycje i tam znajdziecie ostatni odcinek audycji, w którym rozmawiamy o grach m.in. Microsoftu i Electronic Arts. A teraz przejdziemy do reszty gier, bo dużo gier było, więc Mateuszu, twoja pierwsza gra spoza tych elektroników i Microsoftu. Chyba o Assassinie, chociaż ty mówiłeś o Assassinie, to ja nie będę dużo więcej mówił, bo mówię, że byłeś taki średnio raczej zachwycony tym, co zobaczyłeś. Ja grałem w trochę inną misję, ale już mniejsza o to. Faktycznie nie jest to jakiś powalający nowy schemat i tam w ogóle super świeżość, natomiast podoba mi się to, co zrobili z systemem walki, że on teraz jest taki bardziej, no właśnie trochę jak Dark Souls, tylko oczywiście nie jest trudny tak bardzo. Praktycznie w ogóle nie jest trudny, jak już wiesz co robić, jak parować ciosy. Oczywiście właśnie jest parowanie ciosów tarczą, jak dobrze sparujesz, to możesz wtedy uderzyć takiego trochę niby ogłuszonego przeciwnika, więc to jest fajna rzecz. Nie ma już tak na przykład, że każdego możemy zabić skacząc na niego z góry, bo zależy jaki ma poziom. Nie wiem, czy to mi się podoba. Ogólnie ten podział na poziomy jest trochę dziwny. No, ale tym bardziej, że to jest, powinna być gra skradankowa, więc jakby takim clue powinno być też zabijanie po cichu. Więc... No właśnie, a tu się okazuje, że ktoś ma za duży poziom i nie możesz go zabić po cichu, bo nie. Więc... W ogóle pojawiają się poziomy, bo tego do tej pory nie było. Znaczy wydaje mi się, że w Syndicate już były poziomy przeciwników, ale nie jestem teraz pewien, więc nie będę mówić na pewno. Aczkolwiek no, na pewno mi się podoba setting też, nie? O wiele bardziej niż Syndicate. Więc to jest samo w sobie fajne i ten świat jest świetnie zrobiony. No jest interesujący, ale nadal nie porywa ta gra w ogóle, w żadnym stopniu, a przynajmniej te prezentowane fragmenty nie są takie, że zrobisz wow, o, chcę w to zagrać, czekam, no to nie, no po prostu kolejny Assassin, okej, zagram, bo lubię i tyle. No tak, grałem jeszcze, z tego co nie mówiłem, grałem w Dragon Ball FighterZ, ale to nikogo nie obchodzi pewnie, no i możesz... grałem w Marvel vs. Capcom Infinite, więc dwie bijatyki obecne na targach, czyli konkurentów tak naprawdę, bo to są obydwie bijatyki, że tak powiem, drużynowe, gdzie walczymy drużynami i obie mi się podobają, co ciekawe. Dragon Ball mi się bardziej podoba wizualnie, bo wygląda jak odcinek Dragon Balla, jest fantastycznie narysowany. Marvel wygląda trochę gorzej, nadal dziwnie tak plastikowo, wszyscy się świecą, w ogóle twarze niektórych to jest trochę komiczna sprawa. Na przykład Kapitan Ameryka wygląda jak taki derp straszny. Ale system walki w obydwu grach jest bardzo dobry, co zaskakujące w Dragon Ballu, który wydaje się na pierwszy rzut oka bardziej chaotyczny, bo tam jest 3 versus 3. Jest prościej, bo są prostsze po prostu, jak to się mówi, komendy wykonywania ciosów. Jest dół, przód, albo dół, tył i jakieś przyciski. To jest większość ciosów u wszystkich postaci, nie? Chociaż twórcy mówią, że to jest w ogóle gra w 30% gotowa na razie, więc może będą jeszcze to poprawiać. I fajny jest jeszcze w Dragon Ballu, będzie tryb multiplayer, w którym 6 graczy gra i każdy steruje jedną postacią w walkach 3-3, więc jeżeli wciśniesz przycisk, to zmieni się postać i to będzie inny gracz już nią kierował, więc to jest całkiem spoko, szczególnie jak będziemy grać ze znajomymi. I w sumie podobały mi się obydwie bijatyki, to jest zaskakujące, bo myślałem, że Marvel mi się tak bardzo nie spodoba, aczkolwiek jednak mechanicznie ma bardzo fajne nowe systemy, których nie było w poprzednich częściach, tylko znowu tak zwany roster, czyli liczba dostępnych wojowników w Marvelu jest rozczarowująca, bo to jest praktycznie kalka wszystkiego, co było w trójce. I powracają nawet takie postacie, które naprawdę nikogo nie obchodziły, jak jakiś Ghost Rider, którym nikt nie grał, czy ten koleś z Bionic Commando z tym ramieniem, którego też nikt nigdy nie wybierał w trójce, więc nie wiem, co Capcom sobie myśli. Czekamy na DLC chyba. Ja chyba w tym roku żadnej bijatyki nie ograłem, więc może przejdziemy do następnej gry, czyli
Frostpunk. Polska gra, 11-bit Studios, czyli twórców This War of Mine. Jest to RTS, strategia, tak? Ja bym powiedział, że to jest City Builder bardziej, połączony z survivalem, nie? Czyli takie, powiedzmy, SimCity trochę. Tylko no inne, bo tu to nasze miasto postapo budujemy jakby wokół jednego rdzenia, takiego generatora ciepła, nie? I tylko nie mamy takiej dowolności w budowaniu, że sobie budujemy całe miasta, tylko to musi mieć taki kształt w miarę określony, bo to jest uwarunkowane tam fabularnie. No ale bym powiedział, że to jest taki city builder, nie budujemy miasto po prostu. Budujemy miasto i oczywiście wokół tego jakby grzejnika, wytwarzacza ciepła, budujemy je dookoła kręgami. I aby budować coraz dalej, musimy ulepszać ten nasz rdzeń, żeby wytwarzał więcej ciepła, więc im dalej będą stały chaty, to nadal będą na przykład ogrzane w odpowiednim stopniu, że nasi ludzie nie będą na nas narzekać. Ogólnie w grze jest też system praw. Ludzie w pewnym momencie, którymi zarządzamy, mogą stwierdzić, że jest jakiś problem i ty musisz go rozwiązać. Na przykład ludzie umierają i co z nimi robimy? Czy mamy wszystkich kopać na cmentarzu i stworzyć cmentarz, czy też... Czy wrzucać do rowu po prostu? Czy też kremować i coś tam z nimi robić? Albo są dzieci, które nic nie robią. Czy posyłać dzieci do pracy, czy też pozwolić im się uczyć i być dzieckiem? I oczywiście za tym idą dwa wskaźniki. Jeden wskaźnik jest nadziei, więc im bardziej robimy takie pod publikę zagrania, czyli na przykład nie pozwolimy dzieciom pracować, to oczywiście wśród ludzi rośnie nadzieja, że przetrwają to wszystko, ale jest też drugi pasek i w sumie nie wiem, jak go po polsku nazwać. Nie pamiętam, zrozpaczenie, coś takiego, coś taka w stylu. Beznadzieja. Więc na przykład wysyłając dzieci do pracy, to rośnie ten pasek beznadziei, ale za to jesteśmy pewni na przykład, że... Żeby nie mieć pracowników, żeby nie mieć pracowników do pracy. I na dłuższą metę opłacają się właśnie takie zagrania, bo wtedy dzieci na przykład pracują w kuchni i robią jedzenie dla całej osady i mamy właśnie tego pracownika. Tak byśmy go nie mieli, ludzie by zaczęli narzekać, że głodują i to by mogło pójść w złą stronę. No tak. I mogliby się po prostu zbuntować przeciwko nam albo umrzeć. Wtedy jest koniec gry. I nie ma systemu zapisów tutaj, czy coś w tym stylu, więc włączając grę gramy od samego początku, aż w sumie nie wiem, jaki będzie koniec, bo udało mi się przejść 10 tur, tak jakby, czyli 10 dni, tam świat jest podzielony na dnie, tak jak no tak, i tak naprawdę w nocy nic się nie dzieje, nikt nie pracuje w nocy, trzeba dobrze wszystko planować, nie? Bo przydzielamy do konkretnych zadań, na przykład jeżeli leżą drzewa, to tam przydzielamy, ilu robotników ma tam iść, żeby pobierać drewno, i jest tak samo z węglem, z innymi surowcami itd. Mamy itd. też inżynierów, których zatrudniamy na przykład do opracowywania na przykład schematów budynku, żeby zbudować, nie wiem, medical post czy coś takiego, bo na samym początku możemy tylko zbudować baraki i chyba na tym koniec, więc pojawiają się tam jakieś też ekspedycje, zadania takie poboczne, dowiadujemy się, że jacyś ludzie są gdzieś i możemy ich uratować, a możemy też po prostu ich obłowić i zostawić na pewno śmierć. Tak więc dużo wyborów moralnych. Chyba podoba mi się takie podejście, bo przyszli w This War of Mine było takie skupienie na jednostce, a teraz na takiej całej społeczności. No tak, to jest takie jakby właśnie jakby... Wydaje mi się, że sequel This War of Mine mógłby się rozgrywać w jednym z tych domków, które budujesz w tym świecie, bo to bardzo pasuje, nie? Bo ci ludzie właśnie zachowują się tak i robią takie rzeczy prawie, no bo tam nie ma takich konfliktów jakby między nimi, jak właśnie w This War of Mine, że muszą tam przetrwać, nie? I pracować całą dobę i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest spoko. Inna polska gra, na której pokazie byliśmy, to na przykład Gwint. Możemy powiedzieć troszeczkę o tym, że zmierza w końcu dodatek fabularny do Gwinta. W tamtym roku był pokaz też dodatku fabularnego, ale póki co chyba tamta formuła jeszcze nie jest gotowa. Bo z czego to pamiętam, tam jednym z bohaterów była Ciri i Geralt.
i wokół ich jakby przygody jakieś. Ale podejrzewam, że to było takie tylko zrobione na potrzeby, wiesz, pokażemy im, jak to będzie wyglądać w teorii. No pytałem się twórców, tak mi powiedzieli, ale też z drugiej strony zaznaczyli, że ten projekt leży i to jest jakby dodatek prawie gotowy. Więc a pierwsza kampania fabularna, nie wiem jak będzie po polsku się nazywać, ale w każdym razie bohaterką będzie królowa Lyri i Rivi. I w ogóle akcja będzie się rozgrywać tam przed wydarzeniami z książek nawet i z gier. Więc ciekawe spojrzenie, nie? Bo mieliśmy oczywiście informacje jakieś na temat tego, co się tam działo, ale one były w jakichś tam, na przykład w książkach, w grach tam gdzieś, na jakichś tam papierkach, które znajdowaliśmy, czy w książkach Sepkowskiego, tak jakby poboczne takie retrospekcje były czasem. No i wygląda to w ten sposób, że większość trybu fabularnego to są cutscenki albo... Rysowane 2D. Tak. Bardzo ładne cutscenki, bardzo ładny styl artystyczny, albo wędrowanie po mapie świata i taką to małą bohaterką, gorsze. Która... To wygląda troszkę jak gra mobilna, nie? Albo jakaś gra na 2DS-a. Były takie kiedyś gry. Może nie wiem, jeszcze to trochę jak Pokémony, jak sterują naszą postacią. Trochę dziwnie to wygląda. Jeśli chodzi o styl graficzny, to też w stylu... Nie wiem, jakiś fanwil na Facebooku. To jest tak bardzo rażące kolory, tak ostre zarysowania i w sumie ta postać jest na tyle duża, te dróżki są takie małe i idziemy sobie po tej mapie i nie mamy tam dużo rzeczy do roboty. Raz no właśnie, to mi się rzuciło w oczy, nie? Że ta bohaterka szła i tak naprawdę... jedna skrzynka, wyciągnęła z niej coś i dalej szła. No właśnie, więc to jest taka trochę jakby bardziej chcieli pokazać, jakie ładne tła zrobili tam artyści, a tak naprawdę, ale może będzie więcej kontentu, nie wiem, w finalnej wersji. Dodatek na jesieni. Chyba tak, chyba w tym roku jeszcze, ale w każdym razie no, jest tak, że na przykład w tym demie było pokazane, że jakiś tam bandyta okradł właśnie królową i potem idziemy za nim, spotykamy go i zaczyna się walka i tu już jest normalna taka walka jak w gwincie, czyli karciana potyczka. Natomiast twórcy powiedzieli, że na potrzeby singla zostaną stworzone specjalne karty, które będą tylko w singlu, bo one będą po prostu niezbalansowane, więc nie będzie ich w multiplayerze. Ale część kart będzie można część sobie kart, tak. Odblokować do multiplayera. I to oczywiście z zadań pobocznych, z czego to zrozumiałem, że tam na tej mapie będzie można sobie znaleźć i wtedy zagrać sobie w multiplayerze i jakby nie będzie innej drogi zdobycia tych kart, tylko właśnie przez zagranie w dodatek fabularny. Znaczy premium. Karty premium będzie można zdobyć tylko poprzez grę, a zwykłe wersje także kupić za tam złoto, czy co tam mają. Tak więc ciekawe się dosyć to zapowiada. Jeszcze twórcy opowiadali, że planują zrobić tam serię turniejów, Gwent Challenger, Gwent World Finals no tak, i tak dalej. I ogólnie w tych turniejach będą też mogli brać udział normalni gracze, bo będzie specjalny tryb multi, nie pamiętam jeszcze jak się nazywa, ale w każdym razie no jeżeli będziecie chcieli mieć punkty szansę master, dostać się chyba. Do turnieju, tak, to będziecie musieli wybrać obok meczów rankingowych jakąś tam inną opcję i po prostu grać, jeżeli wygracie jest tam punktów konkretnych, no to będzie szansa, że was zaproszą na turniej, więc całkiem spoko. Okej, okay. To teraz może przejdziemy do następnej gry. Do trzeciej polskiej gry. Coś? No. Nie, czyli Ancestors, w który graliśmy obydwaj. Nowa gra twórców Hatred i Isis Defense, tak się nazywało? Chyba tak. I w każdym razie też nowy projekt Tomka Gopa, który był w Techlandzie, był w CI Games i był wszędzie. Ancestors to... RTS. RTS. Tak po prostu. Bardziej też skupiony może na mniejszych grupach jednostek, którymi sterujemy, bo mamy na przykład grupę trzyosobową w jednej z misji. No to więc to nie jest tak, chyba że masz jakąś wielką armię, jak na przykład w jakimś Total Warze. No nie, taka skala to nie jest, nie? Ale to też jest, tak mi to przypomina trochę serię Man of War, gdzie mieliśmy misje skradankowe, gdzie sterujemy tam małym oddziałem, ale mieliśmy też misje, gdzie sterowaliśmy kilkudziesięcioma żołnierzami, więc to jest coś w tym stylu. Tutaj prezentowali, dali nam zagrać Wikingami, w pełnej wersji będą jeszcze Słowianie, tam jeszcze Brytyjczycy i Germanie, tak chyba, więc cztery frakcje, bardzo fajnie, w ogóle polska frakcja, to będzie okres Mieszka I, jak on dochodzi do władzy, więc ciekawa sprawa. No i ja jestem pozytywnie zaskoczony przede wszystkim tym, że na myszce gra się dobrze, bo wiem, że oni przedstawiali tę grę z konsolowym interfejsem na wszystkich trailerach i tak dalej, więc trochę się bałem, natomiast jest zupełnie osobny interfejs zrobiony pod myszkę i klawiaturę i gra się jak w normalnego RTS-a. Tylko jedyna sprawa, jeżeli jesteście hardkorowymi fanami RTS-ów właśnie, no nie ma w tej grze za bardzo tak zwanego mikrozarządzania, bo nie możemy sobie pojedynczych tam jednostek wybrać, nie możemy tak
no, tak się poruszać bardzo, że tak powiem, precyzyjnie, jak w takich, jak w StarCraftie 2 chociażby. Ale z drugiej strony, no, to jest bardziej zbliżone do, powiedziałbym, właśnie Man of War, Company of Heroes, coś w tym stylu. Trzeba zaznaczyć, że gra pojawi się na PC-cie i na Xboxie, Xboxie One. Nie pojawi się na PlayStation, nie wiem dlaczego, ale... Przynajmniej nie od razu, nie? Zobaczymy może, może taki deal mieli, bo to jest robione też, zdziwiłem się, na Unreal Engine 4. Gra nie wygląda, żeby była z UE 4 tak zwanie, a... Znaczy, same... nie wygląda z bliska, nie? Jak, no tam, tak. Jak są kadstenki na silniku i tak dalej, to tak, no w miarę spoko. Jak na RTS-a, nie? Jak na RTS-a. Natomiast jak patrzymy normalnie podczas rozgrywki, jak gramy, to wygląda bardzo fajnie. Jest też widać, są fajne animacje wykończeń przeciwników, jak tam dźgają, jak sobie włócznią tam przeciwnika, właśnie tak fajnie upada. To, co ma być takie unikatowe, to właśnie animacje walki pomiędzy twoimi oddziałami a przeciwnikami, bo zazwyczaj w takich Total Warach i tak dalej to jest tak, że po prostu jest animacja, gdzie... tłuką się. Znaczy we współczesnych Total Warach już jest trochę lepiej, już nie? Jest, tak, bo nawet wczoraj grałem w Warhammera 2, to już tam tym bardziej się przyjrzałem temu, ale w tych starszych i innego typu, może mniej bardziej budżetowych produkcjach, to właśnie jest, że jest jedna animacja i oni się nawet nie dotykają, a tutaj jest chyba 4000 albo 40 tysięcy, nie wiem, jakoś bardzo dużo animacji, które sprawią, że będzie to wszystko wyglądało w miarę realistycznie. No i faktycznie też te misje skradankowe są ciekawym zabiegiem. No tak, chowamy się w krzakach, możemy pozwolić na przykład patrolowi wroga przejść, albo są też takie momenty, że musimy, chcemy zaatakować jakiś obóz, więc najpierw musimy pójść do wioski i ją podpalić, to odciągnie strażników z tego obozu i tak dalej, więc jest taka różnorodność tych misji, że bo w kolejnej z kolei mamy już więcej wojsk i tam budujemy nawet, zaczynamy budować struktury, z których możemy potem rekrutować żołnierzy i tak dalej, więc... No, więc będzie różnorodnie, myślę, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Gra ma starczyć na około 40 godzin, 30 godzin i ma być to też jakby 40 misji. Czyli no i multiplayer będzie. To tak zamienić. Tylko twórcy powiedzieli, że nie wiedzą, czy w ogóle zdążą z tymi misjami, ale obiecują, że nawet jak gra wyjdzie, to oni zrobią patch, który doda na przykład 10 misji, jak 10 będzie brakowało. Więc okay, ale ty grałeś na padzie, nie? Więc tak, powiedz, ja grałem na Xboxie One X na padzie. W sumie sterowanie jest zrobione bardzo intuicyjnie, ale możliwości wyboru konkretnych jakby komend jest naprawdę wiele. Tak naprawdę często na 2-3, a może na 4 sposoby można wykonać pewien ruch. Na przykład zaznaczyć jednostkę można 2 X-ami, albo można nacisnąć LB i nie wiem, i trójkąt, albo na D-padzie zaznaczyć i jeszcze jakiś przycisk, więc jest ale naprawdę to też jest masa. Dobre, bo nauczysz się, a tak naprawdę możesz sobie, wiesz, wybrać, jak ci jest wygodnie, nie? To ma swoje plusy i minusy. Szczerze powiedziawszy, to też jest w pewien sposób może podzielone tak, że masz to takie podstawowe sterowanie dla osoby, która dopiero wchodzi i uczy się grać, a te bardziej skomplikowane są w późniejszych może etapach produkcji szybsze i łatwiejsze, no tak, do użycia. Bo nawet na padzie można sobie zrobić w ogóle kontrol grupy, czyli tak jak na PC-cie sobie robimy kontrol 1, kontrol 2, żeby szybko wybierać jednostki, nawet na padzie można to zrobić, więc to jest chyba pierwsza strategia konsolowa, na której będzie taka opcja, więc to jest fajna rzecz. Oprócz tego, jakie jeszcze gry? No ja grałem w The Evil Within 2 i bardzo się cieszę, że mi się udało, bo no naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. Mi się podobała jedynka nawet, mimo wad oczywistych. W dwójce największą zaletą wydaje mi się to, że jakby przynajmniej to w co ja zagrałem w tym etapie, chociaż twórcy mówi, że tak będzie zawsze, była naprawdę bardzo duża lokacja i porównywałbym ją z czymś w stylu może Silent Hillów, gdzie tam miałeś, wiesz, miałeś miasteczko i miałeś ulicę i mogłeś iść, nie było to liniowe takie totalnie. Więc to mi się podobało, bo tak naprawdę jeżeli jest duża grupa wrogów na ulicy, to możesz ich ominąć, a możesz, jeżeli masz amunicję, jeżeli chcesz walczyć, chcesz wyzwania mieć więcej, to możesz ich zacząć atakować i to mi się podoba, bo w jedynce trochę za często nas twórcy zmuszali do konkretnego stylu gry, a tutaj naprawdę możemy sobie wybrać i zawsze jest niepokojące, co ciekawe, bo nawet jak się skradamy gdzieś tam obok, to i tak cały czas się rozglądamy, czy aby za rogiem coś nam nie wyskoczy, czy jakiś tam zombiak nie czeka, więc to jest bardzo fajnie zrobione i
Są jakieś takie radykalne zmiany w porównaniu na przykład do jedynki, czy to jest po prostu rozwinięcie? To jest rozwinięcie raczej, więc wszystko, co tam się nie podobało, graczom trochę tak stuikowali. Nie ma czarnych pasków już na dole i na górze ekranu, mi to nie przeszkadzało akurat, ale pewnie niektórych ucieszy, że tak jest. No i jeżeli chodzi o historię, to oczywiście, jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to ten nasz bohater jest tak naprawdę w świecie wirtualnej rzeczywistości, nie wiem jak to nazwać, w każdym razie w tym samym świecie był w jedynce, teraz musi wracać, żeby odnaleźć swoją córkę, taki jest główny jakby motyw fabularny, oczywiście potem to się jakoś tam rozkręca i komplikuje, tak powiedzmy. I dzięki temu właśnie to nie jest rzeczywisty świat, to mamy bardzo dużo takich scen surrealistycznych, powiedzmy, ale to nie jest nigdy przesadzone, to zawsze pasuje do kontekstu, więc... I bardzo fajny jest projekt przeciwników nowych, którzy występują i... No mówię, nie jest to taki horror, taki bardzo straszny, taki, że... Jak niektóre horrory, które takie psychologicznie bardziej grają na tobie, tylko to jest taki, jak dla mnie to jest takie... No czułem się, jakbym grał w jakiegoś starszego, takiego dobrego rezydenta ze współczesnym sterowaniem. Więc bardzo czekam na pełną wersję. Jeśli chodzi o horrory, to udało mi się ograć Black Mirror. To nie jest gra na podstawie serialu, jakby co. Na pewno osoby, które lubią przygodówki point and click, to pamiętają. Tak bardziej hardkorowe, to pamiętają grę taką Black Mirror z 2003 roku niemieckiego. Bo to w ogóle to nie jest czwarta część teoretycznie, nie? To jest tak jakby reboot. Taki reboot i wprowadzenie marki całej serii na jakieś takie troszeczkę inne tory, bo już to nie jest takie point and click, tylko to jest taka przygodówka z kamerą, która prowadzi cię po całych lokacjach i to jest zrobione bardziej w taki filmowy styl, ale też okay. Masz dużo zagadek takich raczej logicznych i sama gra nie straszy takimi jumpscarami, praktycznie tego nie ma, tylko właśnie jest to zrobione coś na styl na przykład świata Lovecrafta, że bardziej tam zajrzenie w głębie siebie, depresje, jakieś myśli samobójcze, jakieś takie ciężki bardzo klimat, więc jeśli ktoś lubi bardzo pojechane gry przygodowe, to będzie coś dla niego. No bo to też, te stare Black Mirrory, to były czasy współczesne raczej, nie? A tutaj chyba oni poszli trochę wstecz, o ile dobrze, czy nie? Czy to też jest współczesność? Powiedziałbym, nie wiem, coś około lat 30., 60., okay, bo dobra. Takim starym Fordem nasz główny bohater zajechał do zamku i w tym zamku musi poznać historię swojego rodu, bo nie wiem, gdzie on był wcześniej. Jakby nie było wprowadzenia jakby fabularnego przed samą prezentacją. Co ważne, na pewno będą polskie napisy, więc wszyscy się ucieszą, że nie będą musieli bardzo męczyć się nad tłumaczeniem wszystkich dialogów. Jedną z gier, które też ograłem, jest Metal Gear Survive. To jest w ogóle jedna z najdziwniejszych gier też w tym roku na Gamescomie, bo ona z Metal Gearem to ma w sumie wspólny tylko tytuł i na tym się kończy. Gra jest grą survival, nastawioną na kooperację 4-5-osobową w single playeru. Oczywiście też będzie multiplayer, ale on też będzie raczej tylko polegał na tym, że mamy kolejne hordy i musimy bronić danych miejsc. Ale czyli jak zacząłeś misję, to jaki jest przebieg? Tak wiesz, krok po kroku. Zaczynacie razem w jakiejś tam bazie, czy jak to wygląda? Teoretycznie to było powiedziane, że to jest misja single playerowa, ale wydaje mi się, że to był trochę multi, albo to jest strasznie poplątane, bo zaczynaliśmy w takim ekranie ładowania jak w Assassin's Creed, tylko tam mieliśmy takie ściany i mogliśmy na nich interaktywnie wybierać swój ekwipunek i testować wszystkie bronie, jakieś granaty i tak dalej. Później zostaliśmy rzuceni razem przed tą bazę, którą mieliśmy chronić, więc musieliśmy tam dotrzeć i odbić ją od takich pseudo-zombiaków, które zamiast głowy mają trójkąt czerwony. W ogóle coś dziwnego. Może to nie na potrzeby niemieckiego, wiesz, rynku. A na Gamescom, że można tak. Za dużo krwi. I jak już przyjęliśmy ten punkt, to mieliśmy trzy kolejne fale. Pomiędzy falami mieliśmy zadania poboczne, dzięki którym mogliśmy na przykład odblokować sobie dodatkową amunicję, albo wziąć jakąś ciekawą broń albo gadżet. Tam te mechy z Metal Geara się pojawiły, więc to jest chyba pierwszy element w ogóle związany z Metal Gearem. Cała gra, jeśli chodzi o kooperację i samostrzelanie gameplayowo, jest, no, powiedziałbym, przyzwoita. To
To jest chyba nawet podobna mechanika jak z tego ostatniego Metal Gear. No tak podejrzewam, że wyjęli po prostu mechanikę. Wyjęli to wszystko, ale on... Metal Gear Survive wygląda wręcz tragicznie jak na obecne czasy. Powiedziałbym, że jak Metal Gear z PlayStation 3, wszędzie jest taka dziwna żółta mgła. Kiedyś w czasach PlayStation 2 robiło się mgłę po to, żeby po prostu ograniczyć, jakby zwiększyć wydajność, ograniczyć wydatki na przykład cienie dodatkowe albo rysowanie tekstur. I tutaj jest, wygląda na to, że zostało to zrobione tak samo, ale nie wiem po co, bo same modele postaci wyglądają tragicznie, tekstury są bardzo niskiej jakości i nie wiem tak naprawdę, czym chcą tutaj twórcy zachęcić graczy. Chyba tylko tym koopowym rozwiązaniem, ale tak zauważyłem, że na Gamescomie praktycznie co druga gra jest koopowa. Ty grałeś chyba w Strange Brigade. To jest praktycznie tak. To, w tym samym stylu, tylko znaczy, tam w jest... innej rzeczywistości. No to... tak, ale tam masz tylko akcję. Tak, to jest taki typowy koop. Zaczynasz misję, są wrogowie, lecisz dalej i koniec. To jest taka Metal Gear. Okay, no ale to jest... Tylko, że ale... w Strange Brigade idziesz do przodu, tak, prawda? Strange Brigade nie udaje, że jest niczym innym, niż nie, to jest po prostu koop, strzelanka, horda i no. Taka przygodówka, żeby wytłumaczyć tutaj naszym słuchaczom. No to jeżeli graliście w koopa w Sniper Elite, to jest podobna rzecz, chociaż sterowanie jest troszkę inne, bronie są inne i tak dalej. Tylko właśnie w takim fantastyczno-Indiana Jonesowym stylu, gdzie tak, jest jakiś lat tam... 40, tak. Jakichś takich kronik filmowych z Ameryki. Mamy cztery różne postacie, mają różne bronie, różne tam gadżety specjalne i musimy wykonywać tam jakieś proste cele, na przykład, nie wiem, coś tam przełączyć, żeby otworzyć przejście, potem pokonać bossa, potem iść dalej, coś tam innego zrobić, więc no taka typowa kooperacyjna strzelanka. I co ciekawe, twórcy nie chcieli za bardzo, żeby ludzie myśleli, że to jest Sniper Elite. Jak się zagra, to faktycznie to nie jest aż takie podobne. No nie, ale to jest ten sam silnik ale i czuć. Tak, ale śmieszy mnie, że logo wygląda identycznie tak, jak Sniper Elite. To tylko jakby tylko przenieść... ma czaszkę zamiast orzełka. Literki tylko zamienić, podmienić i tak dalej. To ja jeszcze powiem o Battlefroncie 2 chwilę, wiem, że tak. Gadaliście o tym. Nie, no mów. Ale ja muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Bo tak sobie usiadłem, miałem wczoraj grać w multiplayer właśnie na stanowisku EA i tam teoretycznie było do ogrywania, miałem godzinny slot, to myślałem, że co, zagram raz, ja to też tam, myślałem. Ale no grałem w końcu godzinę 20 minut, bez przerwy zmieniałem sobie strony z Rebelii na Imperium, bo strasznie przyjemnie się lata, jest o wiele, znaczy ten model latania nadal jest taki bardzo arkadowy, że jednym drążkiem latamy tak naprawdę, sterujemy, a drugi jest tylko do przyspieszania, zwalniania. Ale już trzeba celować na przykład, co jest naprawdę duży postęp, bo w jedynce wystarczyło przytrzymać R2 czy tam L2, żeby automatyczne było automatyczne namierzanie po prostu na przeciwnika, co było moim zdaniem absurdalne trochę. Więc jest większe wyzwanie w tym Battlefroncie. Są jakby klasy statków, nie jest tak, że jeżeli gramy w Imperium, to gramy tylko X-Wingami, więc to jest też spoko i wpływa na różnorodność, nie? Bo chcesz sobie tam polatać trochę wolniej i zdawać obrażenia, to wybierasz Y-Winga, czy jak on tam się nazywa. A jeżeli chcesz po prostu być szybkim myśliwcem, to wybierasz X-Winga albo A-Winga. Ja się troszeczkę rozczarowałem, że to właśnie była jedna mapa, 10 minut rozgrywki i nara. Ale to... ja grałem też w mapę naziemną, na Bu, w poniedziałek, kiedy była to cała ceremonia, streamy jej. I to było też w Alfie, to, więc możecie sobie choć nie, bo z tego nie było chyba... Ale na E3 w każdym razie był gameplay z tego. To tam atak na pałac jakiś na Nabu. I tu też no... Gameplay jest podobny do jedynki, przy czym no, kontentu jest 100 razy więcej, bo jest o wiele więcej broni przede wszystkim, jest różnorodność tych broni, nie jest tak jak było w podstawce pierwszej części, że każda broń strzelała tak samo, choć niby były inne, nawet kolorki laserów są inne, co cieszy tak wiesz wizualnie, jakaś tam pseudoróżnorodność taka pozorna chociażby. No i są cztery klasy żołnierzy i też każdym się gra inaczej, więc to automatycznie znowu jak w Battlefieldach na przykład wpływa na to, że każdą rundę, czy tam każde odrodzenie możesz mieć trochę inny styl rozgrywki, bo jeżeli na przykład grasz oficerem, to jesteś przede wszystkim takim wspomagającym typkiem, możesz rozstawiać działka i możesz też włączyć takie buffy dla twojego oddziału i tak naprawdę mało strzelasz sam i to mi się podoba, bo czasem możemy sobie odpocząć od tego, że jesteśmy tam na pierwszej linii. Jest też koleś z miniganem, Heavy Soldier, którym najwięcej osób nim gra, bo ma taką tarczę, którą możesz sobie aktywować. I ma na przykład i każdy ma umiejętności, każda klasa ma umiejętności, to są karty takie, które zdobywamy i potem ekwipujemy, więc jest też normalny taki szturmowiec, najbardziej taki oczywisty, jeszcze jest też snajper i są dwa rodzaje snajperek w becie,
no tak jak mówiłem, te rodzaje broni różne i są też bohaterowie i jest zupełnie inny system w ogóle tych bohaterów. Grając zdobywamy punkty za wykonywanie celów i za zabijanie i tak dalej, i tak dalej. I kumulując te punkty możemy sobie potem wybierać klasy specjalne. I wśród tych klas specjalnych są na przykład, no nie wiem, klon trooperzy z jetpackami. To jest klasa specjalna za ileś tam punktów, chyba 300. Pojazdy też możemy tak samo wsiąść. Żeby wsiąść do pojazdu musimy zdobyć ileś tam punktów i się po prostu zespawnować jako ten pojazd. Nie ma już znajdziek, nie? Ale to w sensie zdobywając te punkty i wydając i potem po śmierci, po prostu jak wybierasz klasy, to masz też te klasy specjalne. Tak? I jednorazowo, to jest do śmierci. Aha. Więc no bo i tak możesz sobie wybrać na przykład bohatera za 2000 punktów, nie? Tam Rey czy Darth Maula. I sterowanie bohaterami też jest lepsze, walka na miecze jest bardziej taka naturalna i bohaterowie nie są overpowered na pewno. Jeżeli ktoś umie grać, to będzie zamiatał, ale jeżeli ktoś tak średnio ogarnia, no to bardzo łatwo go zabić, więc to mi też się podobało. Ogólnie Battlefront 2, bardzo pozytywne wrażenie naprawdę. Coś jeszcze grałeś na Electronic Arts? NFS-a? W NFS, ale grałem, no, grałem wyścig i jakąś misję fabularną i przyznam szczerze, że no, fajnie się gra, ale no, nie mogę więcej powiedzieć. No, nie zrobił na mnie ten NFS żadnego wrażenia, przyznam szczerze. Już trochę bardziej mi się podobał The Crew chyba. Ale nie, dla mnie zdecydowanie NFS, taka arcade'owość, powrót do korzeni troszeczkę. Ja przynajmniej tak to odbieram. Niektórzy mówią, że po prostu mały budżet, a ja myślę, że to jest właśnie arcade'owość, bo pseudosymulacji mamy dużo na rynku. Forza albo symulacji Project Cars. A takiej arcade'owej rozgrywki nawet w stylu troszeczkę Burnouta, bo tutaj mogliśmy rozwalać te wszystkie pojazdy jadące i nam nic się nie działo, nie? Tam nie ma systemu. Mam nadzieję, że będzie można dezaktywować te slow-mo przy każdym tym. Nawet to było głupie w tej misji, że ja musiałem ścigać tam jakąś ciężarówkę, ale z drugiej strony wyprzedziłem dawno tych, co mnie gonili, a mimo wszystko, żeby przejść do następnego celu misji, to musiałem rozwalić tych, co mnie gonili, więc musiałem zwalniać, żeby oni mnie dogonili, dopiero żeby ich rozwalić. To trochę dziwne, ale ogólnie znaczy, jeździ się przyjemnie, nie? Ale ja nie jestem dużym fanem tej serii. Najlepiej mi się grało w Porsche Unleashed, to było dawno temu, więc nie wiem. No. Przyjemnie się jeździ, ale to nie jest gra, którą bym kupował sam dla siebie na pewno. Coś jeszcze grałeś? Na EA? Na EA nie, to nie. Wszystko. Znaczy grałem w FIFA, ale ja się nie umiem za bardzo w FIFA wypowiadać, nie? Więc... No dobra. Też dodatek do Battlefielda 1, ten rosyjski, no Battlefield 1. Więc nie ma tu nic za dużo do powiedzenia. No jak dodatek, no bilety zbierasz i w ogóle 5 na 5. Ale nie, cały nowy... no tak, to są nowości, które zapowiedziano, ale tam prezentowano nową mapę tylko, nie? W tym sensie, rosyjską tam, gdzie są fajnie, że są dwie frakcje rosyjskie. Jest Biała Gwardia i są rewolucjoniści, komuniści, więc można będzie postrzelać do... Dobra, to może przejdziemy do następnego dnia, a w następnym dniu sprawdziłem m.in. Alex, czyli nową grę od Piranha Bytes. I faktycznie widać postęp. Jak w tamtym roku byłem na pokazie Alexa, to ta gra graficznie wyglądała przyzwoicie, powiem tak. No i animacje były fatalne, to już cała społeczność graczy 10 razy zbeszta Piranha za to. Ale tym razem faktycznie widać, że graficznie ten tytuł ewoluował i to znacznie, wręcz wskoczył ze takie dwa poziomy do góry, bo patrząc na florę i faunę i na to, jak gra światło, jak grają cienie, to naprawdę można sobie tak po prostu popatrzeć, stanąć i zobaczyć, co się z tym światem dzieje. Tak samo animacje twarzy, całkiem byłem zaskoczony, że w grze RPG tak dobrze to działa i w ogóle jakieś takie naturalne ruchy, gdy są odgrywane cutscenki, bo wcześniej byłem w ogóle na jakimś spotkaniu z grami Focus Interactive i tam się przeraziłem twarzami, więc może dlatego moje zaskoczenie było tak wielkie. No i ogólnie wydaje mi się, że czekam. W tym roku premiera, już w sumie listopad albo październik. Całkiem dobrze się zapowiada. Oczywiście będzie polski dubbing i to chyba widać, że twórcy doceniają, bo będzie tylko angielski, niemiecki, polski. No bo to największe też rynki, nie? Niemcy i Polska, gdzie te gry się sprzedają najlepiej. Ja jeszcze powiem o jednej grze, czyli Mount & Blade 2 Warlords, czy Bannerlords, przepraszam. I grałem w tryb 3 na 3, gdzie to działa w ten sposób, że
każdy z graczy wybiera sobie jakby oddział, którym steruje, czyli jest jednym z członków tego oddziału i tam kilkadziesiąt tych jego żołnierzy jedzie za nim i mu pomaga w walce. Była do wyboru konnica, piechota i no, łucznicy, jak można było się domyślać. I trzeba było przyjmować punkty, więc takie trochę conquest jak z Battlefieldów. Przy czym, kiedy twój oddział zostanie wybił, bo jak umrzesz, to możesz się odrodzić jako ktoś z twojego oddziału. Jak już oddział cały zginie, to nie możesz się odrodzić, więc to jest takie dosyć wymagające, trzeba uważać, co się robi. Trzeba przede wszystkim dogadywać się z towarzyszami z drużyny, tak, że głupie będzie, jak wszyscy wybierzecie na przykład łuczników, nie? Bo tak naprawdę rozwalą was przeciwnicy. I bardzo mi się podoba model walki, jest, znaczy nadal to nie jest super płynne, nie wiem, wysokobudżetowe, nie wiadomo co, ale no, nasz żołnierz robi to, co naprawdę chcemy, animacje są o wiele lepsze niż w jedynce, jakby w jedynkę mi się grało troszkę tak sztywno, bo to było takie trochę archaiczne, nawet jak na czasy, w których wyszła ta gra, natomiast tu jest, no jest o wiele lepiej, no po prostu przyjemnie się gra, każde dźgnięcie tam, czy wymach, czy strzelanie z łuku jest bardzo przyjemne, jeżeli na przykład jak strzelasz sobie do jeźdźca, który na siebie jedzie, go trafisz w ostatniej chwili, on spada z siodła efektywnie, animacje właśnie też trafionych żołnierzy są świetnie zrobione, że to, no można patrzeć cały dzień. Zapytałeś się, kiedy wychodzi? Nie, nie, znaczy zapytałem, ale nie mówią, nie? To jest straszne trochę, bo... Ile lat już? Chyba 5 lat temu w ogóle był pierwszy teaser, czy 4 lata temu, więc no... Nie mogę się, no bo gra już się tak dobrze, więc oni muszą teraz robić tylko single, domyślam się, bo nie wiem, nad czym by pracowali. Ale w każdym razie... To jedna chyba z najbardziej wyczekiwanych ogólnie gier w Polsce, tak mi się wydaje, jeśli chodzi jedna, o... Jedna, tak, jedna na pewno jest na co czekać, no mówię, pod względem gameplayu jest świetnie, więc... To teraz ja też swoją ostatnią grę wymienię, chociaż w sumie graliśmy w jeszcze więcej, ale tak... Wymieniliśmy te w miarę najważniejsze. World of Tanks Stories, czyli taki dodatek, a tak naprawdę kampania single playerowa do konsolowej wersji World of Tanks. Chyba na PC-cie to się nie pojawi. Póki co twórcy chcą testować, czy graczom się to spodoba, a wiadomo, że gracze konsolowi to raczej gracze stricte single playerowi, mniej multi. I co ciekawe, ten cały jakby tryb dla pojedynczego gracza jest zrobiony w stylu komiksowym. Tam w ogóle twórcy z Dark Horse'a, czyli tego wydawnictwa komiksowego, czy tam jakieś firmy, nie chcę tutaj się wypowiadać, no, bo się nie znam, ale widać tą kreskę fajną w tych cutscenkach. Misje są inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, tam obrona Berlina i tak dalej, ale też wydarzeniami takimi zmyślonymi, na przykład coś tam atak na Kennedy'ego, na jakieś tam oceanie i tak dalej, coś tam w latach 60. na USA, bla bla bla. Okay. Więc to będzie wydawane tak, że najpierw wyjdą dwie misje fabularne. Jedna będzie właśnie na podstawie prawdziwych wydarzeń, druga na podstawie fikcyjnych i później będą wydawane mniej więcej co miesiąc jedna misja, raz inspirowana, raz fikcyjna i tak do końca. Do końca nie wiadomo. A jak forma płatności? To jest, podejrzewam, płatne, tak? Czy... Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to jest darmowe. To by było ciekawe. Ale zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, a ja w sumie na spotkaniu zapomniałem się spytać, czy to będzie w ogóle jakoś obostrzone jakimiś opłatami, ale wydaje mi się, że to będzie darmowe i póki co plany są do stycznia wydawać te dodatki i to będzie taki okres testowy, kiedy oni będą mogli zauważyć, czy to się przyjęło, czy też nie. Ale gameplay wygląda identycznie jak w multi, tak? Czy tak, jest na przykład inna kamera, czy coś? Czy nie, nie, nie. To jest wszystko to samo, tylko właśnie tam mówią do ciebie inni czołgiści swojej tam brygady czy kompanii, że o, zobacz, tam jadą przeciwnicy, chodź, pojedziemy z tamtej strony, coś tam, coś tam. Ale wszystko jakby się opiera o to, żeby na przykład zdobywać jakieś punkty, czyli w stylu Capture the Flag, albo eliminować przeciwników. Tak więc to były nasze gry Gamescomu 2017, które ograliśmy. Jeszcze na następnej audycji zapewne troszeczkę pogadamy, podsumowując Gamescom, o tych grach, o których nie zdążyliśmy opowiedzieć, między innymi Six City, ciekawe połączenie MOBY i też RTS-a. Może takie dwa zdania podsumowania. Która z tych gier, o których dzisiaj rozmawialiśmy, najbardziej przypadła ci do gustu albo cię zaskoczyła, na którą czekasz i wiesz, że będziesz chciał zagrać? Nie było żadnych zaskoczeń dla mnie. The Evil Within 2, tak jak przypuszczałem, bardzo mi się spodobało.
Ancestors. W sumie nie wiedziałem, jak Ancestors mi się spodoba. Bardzo mi się też spodobała ta gra, więc czekam teraz na strategię Destructive Creations. Dla mnie Battle to Battlefront chyba... 2 też chyba, bo nie spodziewałem się, że w sensie... Bo mi się jedynka tak jednak, no niezbyt mi się podobała, więc chciałem im ufać, że zrobią to dobrze i zrobili, się okazuje, więc to też. Dla mnie chyba Frostpunk, bo Frostpunk zupełnie nie też. Wiedziałem, jak czegoś ten gameplay będzie wyglądał i tak dalej. Mieliśmy tylko zwiastun taki króciutki, fabularny, a dostaliśmy coś naprawdę ciekawego. Bardzo, nawet nie chodzi o sam taki gameplay stricte, że tam budujemy sobie rzeczy, ale ten setting system jest fajny. Setting i system praw, czyli ustanawiania zasad dla całej społeczności jest ciekawy i tworzy z tej gry nie takie czarno-białe. We wrześniu zresztą chyba będziecie mieć jakiś filmik, może z Frostpunka nawet, bo... Bo mamy dostać podobno dostęp do Frostpunka 1 czy tam 3 września, więc na pewno zrobimy jakiś film z wrażeń i chyba będziemy mogli nagrywać gameplay. Tak więc to był bodaj 259 odcinek GNM+, już 40 minut, aż zapomniałem, który numer. Uciekajmy, bo mi gardło wysiada. Dobrze, uciekamy i lecimy w sumie za kilka godzin do Polski. Tak więc Mateusz Danowicz, Mateusz Widut, do usłyszenia za tydzień.